Pani posłanko, stanęła dziś Pani przed Komisją Etyki w sprawie swojej przeróbki Roty. Czy spodziewała się Pani tego, że nie poniesie kary? No ja przede wszystkim chciałam wyjaśnić też Komisji, skoro mnie wezwała na wniosek zatroskanych obywateli, którzy uważają, że absolutnie nie wolno takiego tekstu przerabiać. To chciałam też wyjaśnić moje argumenty, dlaczego to zrobiłam. Uważam, głównym jakby celem było zachęcenie liderów opozycji do współpracy, że niepotrzebna jest w dzisiejszych czasach boska interwencja, wystarczy po prostu współpraca ludzi. I też uważam, że takie teksty nie muszą tylko leżeć w szufladzie, tylko właśnie można je wykorzystywać do współcześnienia. Przecież dzisiaj nie boimy się tego, że Niemiec będzie pluł nam w twarz. Tylko raczej stajemy przed innymi zagrożeniami, na przykład takimi, że politycy Zjednoczonej Prawicy chcą nas wyprowadzić z Unii, pomimo że mówią, że nie, ale czynami pokazują zupełnie co innego. I to po prostu wyjaśniłam. Cieszę się, że takie jest stanowisko komisji, że jeszcze można używać do swojego przekazu też pewnej satyry, przenośni, ironii, bo też powiedziałam to szanownemu gronu, że smutno by się żyło w świecie, gdzie tej ironii i satyry nie ma i gdzie po prostu wszystko będzie nas obrażać. To by było smutne. Pani posłanko, bo tutaj było też takie, wezwała Pani opozycję do współpracy w tej swojej przeróbki Roty. I chciałam zapytać, czy ten cel Pani osiągnęła? Czy czuje się Pani zadowolona z efektu, jaki ten występ wywarł? Ja mam oczywiście duży niedosyt i myślę, że ta sytuacja, że nie tyle ten tekst, tylko bardziej no to jest jakby cały czas w progresie. Cały czas powinniśmy ze sobą rozmawiać, powinniśmy też mówić, przede wszystkim mówić o tym, co nas łączy, bo łączy nas bardzo dużo przywiązanie do takich najważniejszych wartości, jak niełamanie konstytucji, jak nasza obecność w Unii Europejskiej. I to są takie fundamenty, które jakby zawsze będą nas łączyły. Ale przy okazji rozmów oczywiście pojawią się różnice, natomiast nie uważam, że to powinno sprawiać, że tam, nie wiem, od razu trzeba zrywać te rozmowy, tylko rozmawiać pomimo tych różnic, tak? I dojść do pewnego kompromisu, bo jak pokazują wszystkie sondaże, blok anty-PiS jest w stanie pokonać obóz Zjednoczonej Prawicy i głęboko w to wierzę, że tak będzie w najbliższych wyborach.